Przechodzimy do następnego pytania. Zada je pan poseł Grzegorz Adam Woźniak z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie będzie w sprawie stanu zaawansowania prac i terminu ukończenia modernizacji wałów wiślanych w gminie Maciejowice. To pytanie jest do ministra infrastruktury. Odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan Grzegorz Witkowski. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, panie ministrze. Podczas spotkań z mieszkańcami terenów nadwiślańskich, to gmina Maciejowice, gmina Wilga w powiecie garwolińskim, częstym głównym tematem tych spotkań, jak się spotykamy, jest temat modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Związane z tym, co to jest z obawami mieszkańców i samorządowców o swoje bezpieczeństwo z możliwością wystąpienia podtopień i powodzi na terenach tych nadwiślańskich. Rozmówcy często wracają wspomnieniami do ostatnich zagrożeń, które miały miejsce w latach 2010 i 2014. Mieszkańcy gminy Wilga i Maciejowice od wielu lat proszą o modernizację wałów przeciwpowodziowych. W roku 2015 oddano do użytku zmodernizowany wał przeciwpowodziowy od Antoniówki Świerżowskiej do Krasek. Do tego roku zostało jeszcze do zmodernizowania 8 km wałów na terenie gminy Maciejowice. Bardzo podobnie wygląda sytuacja w gminie Wilga, gdzie znajduje się 14 km wałów do modernizacji, ale na tym terenie jeszcze w tej gminie nie rozpoczęto żadnych prac. Składając w powyższej sprawie wiele interpelacji i zapytań, udało się doprowadzić do wznowienia prac na wałach. W bieżącym roku rozpoczęły się prace budowlane przy wałach w gminie Maciejowice, gdzie jest kontynuacja od Bączek do Antoniówki Świerżowskiej. Jest to 4-kilometrowy zakres obwałowań. Szacowany koszt inwestycji to 44 miliony. Część środków pochodziła z Wód Polskich oraz Urzędu Marszałkowskiego. Po procedurach przetargowych wyłoniono wykonawcę za około 15 milionów, więc powstały oszczędności na około 18 milionów złotych. Wystąpiłem wtedy z pismem do ministra Wód Polskich o rozważenie możliwości przeznaczenia pozostałej kwoty zaoszczędzonej na dalszą modernizację wałów w kierunku Wilgi na terenie gminy Maciejowice. W związku z tym pytanie do pana ministra. Czy widzi pan minister ma taką możliwość, żeby kontynuować te prace z zaoszczędzonych środków i kiedy zostaną rozpoczęte prace modernizacji wałów na terenie gminy Wilga oraz oczywiście kontynuacja modernizacji wałów ostatniego odcinka na terenie gminy Maciejowice? Dziękuję bardzo. Panie pośle, ponieważ pan będzie zadawał pytanie dodatkowe, to może od razu by pan je zadał. Jeżeli dobrze. To panu oczywiście nie przeszkadza. No zobaczymy, co pan minister odpowie może jeszcze. Aha, w kwestii, no dobrze, bo może być to w odpowiedzi zawarte. Dobrze, bardzo proszę, panie ministrze. Pan minister Grzegorz Witkowski, bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, szanowni państwo. Bardzo chciałbym podziękować panu posłowi za to pytanie i za poruszenie tej tematyki, ponieważ ona jest niezwykle istotna i rzeczywiście bardzo wiele środowisk społecznych, samorządowych ten nacisk na ministerstwo, na Wody Polskie czyni, dzięki czemu pewne postulaty, realizacja tych inwestycji jakże potrzebnych w bezpieczeństwo jest realizowana. Zanim przejdę do odpowiedzi konkretnie na gminę Maciejowice, to szanowni państwo, generalnie odpowiedzialny rząd dba o bezpieczeństwo Polski, Polaków w szerokich aspektach, w szerokim zakresie. Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe jest jednym z takich przykładów, szczególnie, że ono dotyka w sposób nagły, gwałtowny, ale to nie znaczy, że nie można się do tego przygotować albo przewidzieć, szczególnie, że powodzie w Polsce raczej występują na terenach cyklicznie, na tych samych, one są narażone, one są zewidencjonowane i rzeczywiście możemy dzięki planom inwestycyjnym się do tego przygotować. Ja chciałbym tylko powiedzieć o ostatnich 3 latach, co udało się w dorzeczach Odry i Wisły, bo rozmawiamy o Wiśle, z naszemu rządowi zrobić. W latach, ostatnich 3 latach tylko pozwoliło to na zbudowanie, ta nasza działalność inwestycyjna, zbudowanie i zmodernizowanie 31 budowli piętrzących, 5 nowych zbiorników przeciwpowodziowych, 152 km odcinków wałów przeciwpowodziowych, z czego samych nowych wałów to aż ponad 65 km. Na 2021 rok, czyli na ten już się to dzieje, zaplanowane jest kolejne 78 km odcinków do wybudowania lub zmodernizowania, bo część mimo
dużej erozji, dużych zniszczeń lub wad konstrukcyjnych daje się zmodernizować, przebudować. 13 śluz, 3 nowe przepompownie, 20 nowych budowli regulacyjnych. Spośród najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez Wody Polskie w ostatnich latach można powiedzieć o ochronie Sandomierza Tarnobrzegu i budowie lodołamaczy dla Warszawy, właśnie dla osłony przeciwlodowej na północ od Warszawy i 4 lodołamaczy dla RZGW w Gdańsku. Ale to wróćmy do powiatu garwolińskiego, bo rzeczywiście celem zadania, który ukończył pierwszy etap, teraz jesteśmy w fazie drugiego etapu, prawobrzeżna Dolina Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka-Świerżowska w gminie Maciejowice. Projekt przewiduje wykonanie m.in. robót ziemnych związanych z przebudową korpusu wału i wały przywałowej, uszczelnienie korpusu wału matą bentonitową, przebudowę przepustu wałowego, wykonanie umocnienia drogi eksploatacyjnej. W kwietniu tego roku udało się wybrać wykonawcę, o czym pan poseł mówił. Także szanowni państwo, na tym odcinku 4 km wałów za 13 milionów złotych, ponad 13 milionów złotych będzie wykonane do listopada przyszłego roku. To są sprawy dosyć skomplikowane środowiskowo. Ta dokumentacja środowiskowa jest niezwykle rygorystyczna, ale tak, aby nikt nie zaskarżył nam tych decyzji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy do innych służb środowiskowych, to musimy wcześniej przygotować, dlatego tak długo te przygotowania trwały. I odpowiadając również na, jakby antycypując, czy uda się dalej. Tak, bo jeszcze chciałem powiedzieć o trzecim etapie, do którego się przygotowujemy. Również jest to prawie 4 kilometry. Ostateczny koszt będzie podany, jak procedura przetargowa zostanie dokończona, ale jest to około 28 milionów złotych przewidzianych na tego typu inwestycje, tak aby mieszkańcy tej gminy Maciejowice byli bezpieczni. I planujemy trzeci etap, czyli zakończenie całej inwestycji na koniec 2023 roku. A więc można powiedzieć, że za 2 lata cała gmina zostanie w sposób bezpieczny, prawa część Wisły obwałowana. No i tam rzeczywiście dla realizacji zadania wyzyskano wszelkie niezbędne decyzje administracyjne dla tego trzeciego etapu, które w przypadku niewykonania zadania stracą ważność. Dlatego tak ważne jest, abyśmy dzięki tym pieniądzom zaoszczędzonym, o których pan poseł mówił, i bardzo dziękuję parlamentarzystom z Garwolina, tam z Mazowsza, z tamtej części o silny nacisk, lobbying w Ministerstwie Finansów i w Ministerstwie Infrastruktury. Jeśli chodzi o gminę Wilga, to również tam jest o wiele, wiele większy zakres inwestycyjny, ale też większe kwoty. I co najważniejsze, szanowni państwo, panie marszałku, panie pośle, dla zadania uzyskano decyzje środowiskowe. Więc rzeczywiście, jak uda nam się te pieniądze zaoszczędzone w sposób bezpieczny przesunąć na to zadanie, rozszerzyć, no to będziemy mogli rozpocząć tą inwestycję w gminie Wilga. Nie da się zacząć inwestycji w gminie Wilga bez zakończenia inwestycji w gminie Maciejowice. No tam przede wszystkim inwestycja zakłada wykonanie następujących budowli. To może pan poseł, panie marszałku, do połowie. Nie wiem. To w drugiej części. Bardzo proszę, panie pośle. Tak, to dziękuję za tą pierwszą część, panie ministrze. I właśnie poproszę jeszcze o informacje dotyczące gminy Wilga i od razu podziękuję panu ministrowi za te bardzo dobre informacje dla mieszkańców w imieniu własnym, w imieniu posła Krzysztofa Tchórzewskiego i posła Macieja Górskiego, ponieważ no, będziemy wiedzieć, co mieszkańcom przekazać. I poproszę o informacje na temat Wilgi jeszcze. Bardzo proszę. Tak, rzeka Wilga, nie rzeka, tylko gmina Wilga, to bardzo bym prosił za chwileczkę. Wrócę jeszcze do tego, bo to też bardzo ważna informacja dla mieszkańców gminy Maciejowice. Tam udało nam się wszcząć procedurę przetargową
na zabezpieczenie brzegu Wisły przed erozją na odcinku 1 km. Tam będzie wykonany narzut kamienny razem z przykryciem brzegu stalową siatką. To jest o tyle istotne, że na tym odcinku, jak sprawdzały Wody Polskie i ja osobiście już czuję się zaproszony na to miejsce inwestycji, razem to zobaczymy z mieszkańcami, z samorządem, jest zakole, na tym zakolu jest największa erozja, dlatego ten narzut kamienny będzie myślę, że w 100% zabezpieczał na lata ten brzeg. I szczególnie że ważna jest informacja dla panów posłów. Z rządowych pieniędzy udało się 10 milionów złotych na to zabezpieczenie zapewnić. Gmina Wilga, prawy i lewy, gmina rzeka Wilga i Wisła, podwyższenie nasypu ziemnego, podwyższenie wału poprzez wykonanie bulwaru, to jest ścianka stalowa od strony odwodnej, budowa, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej o głębokości 8 metrów, 9 metrów, to w zależności od którego kilometra są te inwestycje. No, generalnie budowa muru oporowego, podwyższenie, wykonanie przejazdów wałowych, nasadzenie wiklin, umocnień brzegowych, budowa drogi eksploatacyjnej. No, to jest bardzo szeroki zakres działań inwestycyjnych, tak aby po pierwsze mieszkańcy byli bezpieczni, ale po drugie, szanowni państwo, żeby być w zgodzie z uwarunkowaniami środowiskowymi, z wszystkimi tymi rzeczami, które nas bardzo często ograniczają w tego typu inwestycjach i jesteśmy w takim rozdwojeniu jaźni. Z jednej strony bezpieczeństwo Polski, Polaków, bezpieczeństwo mieszkańców rzek, a z drugiej strony troska czasem nadmierna o środowisko naturalne. My stoimy na stanowisku, że da się te dwie rzeczy pogodzić. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję serdecznie.